Cześć wszystkim. Napiszcie, czy nas widać i słychać. Na czacie, tutaj na dole. Musimy się dowiedzieć, czy mówimy w próżni, czy nie. Ok. Cześć. Cześć Rafał. Cześć Agata. Cześć wszystkim. Ok. Witajcie na webinarze na temat pytań do agencji SEO których ba, baliście się zadać. Jest z nami Marcin Kamiński z agencji Top Online i on właśnie odpowie na te najczęstsze pytania do agencji SEO, również te kontrowersyjne. Cześć, Marcin. Cześć, witajcie wszyscy. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką tego spotkania. Super, cały czas przybywacie. Fajnie, fajnie. Cześć. Poczekamy jeszcze chwilę na spóźnialskich i z takich spraw technicznych ten webinar jest nagrywany i on będzie dostępny na naszym YouTubie. A wcześniej trafi na wasze skrzynki mailowe za około tydzień. Wy, jako zapisane osoby, będziecie mieli pierwszeństwo w zobaczeniu tego nagrania. Ja Wam też wrzucę jeszcze tutaj linka później do naszego kanału na YouTube, i tam też znajdziecie zapis tego webinaru za około tydzień. Tam są też nasze poprzednie webinary i filmiki z inspiracjami i wiedzą z zakresu hostingu, e-commerce, WordPressa, więc znajdziecie tam dużo przydatnych informacji dla swoich stron internetowych i sklepów. Marcin przygotował prezentację. Przede wszystkim bez ściany, żeby odpowiedzieć na takie często niewygodne pytania w działaniach agencji SEO. Na pewno dowiecie się, jak taka agencja SEO działa i czy warto nawiązać z nią współpracę. No i jak to jest z tym całym pozycjonowaniem. Więc wydaje mi się, jestem pewna, że szukuje się potężna dawka wiedzy dla Was, dla Waszych stron internetowych czy sklepów. Jeżeli będziecie mieli pytania po prezentacji, Marcin z pewnością na nie odpowie. Proszę zapisujcie je tutaj na dole na czacie. Ja postaram się je wyłapać i spisać, żeby Marcin mógł na koniec na nie odpowiedzieć. No tak naprawdę teraz Was zostawiam z Marcinem, który pewnie już nie może się doczekać tej prezentacji. Marcin, scena jest Twoja. Super, dzięki bardzo. Widzę, że też licznie się tu zjawiliście. Trochę mnie stresik łapie, bo rzadko występuję przed kamerkami, także wybaczcie mi jakieś drobne błędy. Więc tak, przygotowałem prezentację i jak widzicie, już na samym początku. Urozmaiciłem ją troszkę o takie emotikonki, żebyśmy się też mogli czasem uśmiechnąć. Emotikonki będą się pojawiały przy każdym pytaniu lub zagadnieniu, które będę poruszał. Emotikonki oznaczają po prostu to, co agencji, a co przeważnie większość agencji gdzieś tam sobie myśli, jak klient zadaje trudne pytanie, czy tam porusza zagadnienie, które. Które będziemy też omawiać sobie w prezentacji. Na samym początku się przedstawię: ja Jestem Marcin Kamiński i jak to lubię mówić, jestem CEO w agencji SEO, czyli w agencji TOP Online. Mam jednego wspólnika Dawida, i razem nieprzerwanie już od wielu lat współpracujemy, a od niedawna też jesteśmy właścicielami serwisu ekomercyjnie.pl. Więc, jeżeli ktoś z Was ma sklep internetowy, no to zapraszam do obserwowania też tego serwisu. Jeszcze mogę wspomnieć, że wyróżniamy się, nasza agencja się wyróżnia w sumie tym, że robi SEO i tylko SEO, więc 100% naszych przychodów pochodzi z usługi SEO, nie robimy nic innego. Nie robimy żadnych adsów, i tak dalej, więc nie jesteśmy agencją marketingową, tylko jesteśmy agencją SEO, a o tym też, o tej różnicy sobie porozmawiamy, bo mam taki jeden punkt w naszej prezentacji, więc do tego dojdziemy później. Natomiast teraz pamiętajcie, że nie ma złych zapytań, są tylko źle zrankowane odpowiedzi, także śmiało pytajcie na czacie. Ja sobie ten czat zminimalizowałem, bo żeby mi po prostu dużo się tam pewnie będzie działo. I na większość pytań um, odpowiem um, zaraz po, tym, um, po tej prezentacji, czyli po tym, jak ja się trochę wyprodukuję tutaj, troszkę wam poopowiadam. Um, natomiast um, śmiało piszcie te um, swoje pytania. Mogą być nawet trudne pytania. Postaram się na nie odpowiedzieć um, szczerze i możliwie jak najbardziej konkretnie. Um, pytania oczywiście mogą dotyczyć i naszej agencji, i, i Innych agencji, aczkolwiek będą to odpowiedzi na pewno subiektywne, na pewno będą to po prostu odpowiedzi z, wynikające z mojego doświadczenia, a nie z tego, że nie lubię kogoś, albo lubię kogoś. Po prostu będę starał się szczerze odpowiadać, ale będą to na pewno subiektywne odpowiedzi. No dobra. Mamy tutaj cel i plan naszego webinaru, więc tak pierwszy krok to będzie omówienie kilku oczekiwań właściwych oczekiwań, czyli oczekiwań, które mają przeważnie świadomi klienci, bo celem tej prezentacji, celem tego webinaru jest właśnie to, żebyście stali się bardziej świadomymi klientami i żebyście zadawali i potrafili zadać właściwe pytania agencji SEO czy agencji marketingowej. Bo tylko wtedy, kiedy świadomie podejmiecie, wybierzecie sobie właściwą agencję SEO, to tylko wtedy będzie ta współpraca po prostu łatwa, przyjemna i efektywna przede wszystkim. W drugim punkcie, właśnie agencja od kuchni, czyli po, poodpowiadam na pytania i poopowiadam, jak to jest. W, między innymi w naszej agencji, jak podchodzimy do tematów. No i lista właściwych pytań, czyli na koniec sporządziłem taką krótką listę przykładowych właściwych pytań, które powinniście albo możecie zadać um, agencji przed podjęciem współpracy. Więc możemy zacząć. Zaczynam od tych oczekiwań klientów, i są one mniej więcej następujące. Nie są to wszystkie, oczywiście, tylko te, które, które często są pomijane przez nieświadomych klientów. Nie będę tutaj się na nich bardzo długo rozwodził, bo większość z nich jest poruszonych właśnie w dalszej części prezentacji i będę troszkę o tym opowiadał. Ale tutaj tylko na szybko sobie je wymienimy. Oczywiście, nie wiem, Adam, myślę, że Wam udostępni tę prezentację. My nie mamy nic przeciwko, żeby ją udostępnić, także. Później możecie sobie do tych oczekiwań i później do tych pytań powracać. Więc tak, mamy bezpośredni kontakt ze specjalistą SEO, jest to bardzo ważne. Łatwy i szybki kontakt. Tutaj powinno być jeszcze w sumie łatwy, merytoryczny i szybki kontakt, bo nikt przecież z nas nie lubi bardzo długo czekać na odpowiedź, czy też dozwaniać się do infolinii, czekać na infolinii i rozmawiać z. Z osobami, który, które nie są do końca kompetentne i nie, nie odpowiedzą nam bardzo szybko i merytorycznie. I jeżeli, na przykład, jakaś agencja Wam przedstawia ofertę i trwa to około tydzień, powiedzmy, czy nawet dłużej, no to już powinna się zapalić jakaś czerwona lampka. I jeżeli ma później Wam specjalista, czy też opiekun odpowiadać w ciągu tygodnia, czy po tygodniu, no to może ta współpraca nie być za dobra, na pewno nie będzie się to układała za dobrze. I na pewno tego nie oczekujecie, więc warto na to zwrócić uwagę. Później mamy mało wiążąca umowa, czyli wystrzegamy się umów długoterminowych, raczej ten, korzystamy z umów tych na krótki czas lub na czas nieokreślony ale o tym też powiem więcej później bo to jest bardzo ważne. Później udokumentowane doświadczenie czyli warto zwrócić uwagę na case study czy też na zespół przeglądać sobie czy profile LinkedIn pracowników e, itd. Transparentność w raportowaniu to jest e, to nie jest ważne. To jest wręcz najważniejsze i bardzo często zaniedbywany aspekt po i po kilku miesiącach klienci e, często na, narzekają na e, jakieś e, za słabe raportowanie, że spodziewali się czegoś innego, nie wiedzą co agencja robi, i tak dalej. To jest bardzo powszechny problem, więc raportowanie jest niezwykle ważne, jest równie ważne, co wykonanie samej usługi, dla nas przynajmniej. Później mamy wiedza z wielu obszarów marketingu, to wiadomo, adekwatne czy też niskie koszty, no każdy patrzy, w, jeżeli jest przedsiębiorcą, to każdy patrzy na koszty. No i mamy jeszcze dobrze rozpisany zakres usług i obowiązków i to ym, warto na to zwrócić uwagę już podczas rozmowy z handlowcem, doradcą czy też sprzedawcą. No i później czy to jest zapisane na przykład w ofercie i co dokładnie. Przechodzimy sobie dalej i teraz zaczynamy tą drugą część, najważniejszą. Wypisałem kilkanaście, kilkadziesiąt w sumie, kilkadziesiąt pytań czy też zagadnień, bo je troszkę inaczej formułowałem niż formułują je nasi klienci podczas rozmów z nami. Mam nadzieję, że Wam pomogą. Później będę bardzo wdzięczny za, za feedback, czy na, na, na samym końcu najlepiej jakiś feedback będzie to bardzo pomocne dla mnie podczas tworzenia kolejnych webinarów, czy też organizowania jakichś spotkań wideo. Także tak, kim jest opiekun i czy bezpośredni kontakt ze specjalistą sobie jest ważny, tak jak już prędzej wspomniałem. Kontakt ze specjalistą SEO jest bardzo ważny. Nikt z nas nie lubi kontaktować się z, i czekać na infolinii godzinami albo dostawać autorespondery czy też na przykład informacje od swojego opiekuna typu ok zapoznam się z tematem, porozmawiam ze specjalistą i wrócę do pani z informacją, po czym po tygodniu ktoś wraca z informacją niepełną lub po prostu złą i mamy poczucie, że straciliśmy cały tydzień, więc opiekunem powinien być specjalista SEO i opiekun przeważnie ma za zadanie, my to też nazywamy czasami menadżer, bo opiekun menadżer ma za zadanie zadbać po prostu o wszystko dla tego klienta w agencji SEO, czyli ma się kontaktować z całym ze wszystkimi pozostałymi zespołami na przykład organizować teksty, kontaktować się z copywriterami i tak i najlepiej jeżeli opiekun jest ma po prostu bardzo dobrą wiedzę z zakresu SEO i bardzo dobrze zna serwis, wie co tam jest robione i wtedy podczas jednej rozmowy, krótkiej rozmowy telefonicznej jest w stanie bardzo szybko odpowiedzieć na pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć tutaj o mince emotikonce. No jeżeli agencje, które nie mają, znaczy agencje, których klienci nie mają bezpośredniego kontaktu ze specjalistą SEO, mogą reagować troszkę tak jak ta emotikonka. Później mamy pytanko takie, czy doświadczenie w danej branży jest ważne podczas pozycjonowania? oraz dlaczego warto przyjrzeć się case study agencji oraz czy logotypy na stronie o czymś świadczą. No to tutaj możemy zacząć w sumie od końca i mogę wam powiedzieć szczerze, że w wielu 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 przypadkach logotypy na stronie prawie o niczym nie świadczą. Na pewno nie świadczą o tym, że, że dana agencja współpracuje z tymi klientami, bo czasami widziałem nawet takie sytuacje, że ktoś wysyłał paczki InPostem i sobie wrzucił logotyp InPostu na stronę i to jest troszkę mylące, bo klient, potencjalny klient myśli, że agencja współpracuje z takimi firmami jak InPost, więc tutaj na logotypy nie zwracał mocno uwagi, natomiast na case study już jak najbardziej. W case study jest niezwykle ważne i wbrew pozorom w case study nie, jest, nie są ważne tylko i wyłącznie efekty, ale czyli na przykład jakieś wzrosty czy typu: zwiększyliśmy widoczność o x%, bo nie zawsze tylko i wyłącznie agencja odpowiada za te wzrosty. Agencja odpowiada mniej lub bardziej za te wzrosty im bardziej tym lepiej, ale żeby to udokumentować, no to powinniśmy w case study przyjrzeć się w szczególności, na przykład wykonanym czynnościom albo opis, opisom, które pokazują problem i jak ten problem został rozwiązany i jak to wpłynęło na efekt na efekty, czy na widoczność strony, czy też na konkretne frazy, pozycje, więc case study jest bardzo ważne. No, i pytanie teraz, czy doświadczenie w danej branży jest ważne podczas pozycjonowania? W mojej opinii jest ważne, ale nie jest tak ważne jak strategia. Jeżeli ktoś oglądał poprzedni mój webinar tutaj, to wie, że ostatnio poruszałem temat właśnie przykładowej strategii, którą my bardzo często wykorzystujemy. Tak zwane ukryte kategorie, bardzo, bardzo skuteczna strategia. No, i ta strategia, tą strategię możemy wykorzystać w praktycznie każdym sklepie internetowym. W związku z tym nie musimy do końca znać branży. Branży można się nauczyć, można ją poznawać w międzyczasie podczas współpracy, ale niezwykle ważna, ważne są strategie, które się podejmuje podczas. Pozycjonowania. Te krótkofalowe i te długofalowe. Tak jak na przykład wspomniana przeze mnie strategia poszerzania widoczności serwisu w wyszukiwarkach za pomocą tworzenia ukrytych kategorii. Dobra. Teraz mamy troszkę o raportach SEO, bo to jest bardzo ważny, bardzo ważny element. Czyli jak ważne są raporty SEO, co ile powinny być dostarczane, dlaczego przykładowy raport jest ważny, co powinno być w podstawowym raporcie. No i teraz, że poprosiłem Adę, przesłałem jej link do naszego przykładowego raportu, więc Ada, jakbyś mogła na czacie wkleić ten link, żeby nasi widzowie mogli sobie go też przeglądnąć, to będę Ci bardzo wdzięczny, bo będziemy właśnie zaraz wspominać konkretne elementy w tym raporcie. Czyli, tak, jak ważne są raporty? No, są mega ważne. Są bardzo ważne ze względu, z wielu względów i mogę Wam powiedzieć tyle, że od kiedy wdrożyliśmy raportowanie bardzo szczegółowe, Chyba to był albo styczeń 2020, albo 2021, teraz nie mogę sobie przypomnieć. Tak czy siak, od tego momentu zniknęło nam bardzo, bardzo dużo maili z pytaniami typu, co zrobiliście, co było robione w poprzednim miesiącu czy w ostatnim półroczu i tak dalej. I my takich pytań już praktycznie nie mamy dzięki temu, że. W raporcie wymieniamy między innymi oprócz statystyk, które są bardzo ważne, wymieniamy też wykonane czynności w danym miesiącu to jest klucz do sukcesu moim zdaniem listę napisanych tekstów, czyli jakie teksty były napisane w danym miesiącu u nas nawet dajemy datę konkretną oraz copywritera, który napisał daną treść następnie lista pozyskanych linków żeby być transparentnym, no to wypadałoby, jeżeli agencja SEO pozyskuje linki, no to powinna, powinna je po prostu klientowi dostarczyć i my to robimy raz w miesiącu, czyli wysyłamy klientowi w raporcie listę pozyskanych linków w danym miesiącu. Tutaj mogę powiedzieć, że klienci nas bardzo chwalą za tą transparentność, także to na pewno jest bardzo ważne, jeżeli będziecie chcieli podejmować współpracę z, z jakąś agencją. Później mamy też pozycję na monitorowane frazy. No i bardzo ważny jest też kontakt, bezpośredni kontakt do specjalisty. My też mamy taką ocenę, czyli jeżeli ktoś nam wystawi negatywną ocenę za dany raport, my się z nim kontaktujemy i pytamy się, dlaczego nam dał taką ocenę, co jest nie tak, przeważnie to jest bardzo błahy powód, albo po prostu klient czegoś nie zrozumiał w raporcie. I wtedy w bardzo szybki sposób opiekun, czyli specjalista SEO wyjaśnia dany problem i przeważnie kończy się to na pięciominutowym telefonie, bardzo. Przyjaznym, w którym jest wszystko bardzo szybko wyjaśniane. Teraz mogę powiedzieć jeszcze, że w przypadku naszych raportów, to dla kluczowych klientów od jakiegoś czasu robimy co kilka miesięcy wideo raport i. Powiem wam, że 100% zadowolenia z wideo raportów mamy na chwilę obecną. Każdy bardzo, bardzo mocno nas pochwalił za to, że w formie wideo prze, przekazujemy informacje i opowiadamy o tym, co zrobiliśmy i jak to wpłynęło na, na efekty naszej współpracy. Oprócz tego, bardzo mile widziane są też statystyki Google Analytics i z Google Search Console. My tego. Nie dajemy klientom co miesiąc, aczkolwiek cały czas cyklicznie to, wręcz codziennie to monitorujemy, w sposób też automatyczny i dostarczamy klientom taki. Dodatkowy raport typu z Google Analytics albo z Google Search Console, wtedy kiedy nadchodzi taka potrzeba, czyli po jakimś dłuższym okresie, kiedy widzimy wyraźny spadek albo wyraźny wzrost, albo wręcz stagnację, to też staramy się to raportować, że albo coś przynosi efekty, albo nie, i staramy się wywnioskować, gdzie leży problem lub gdzie tkwił sukces i próbujemy to kontynuować. Niestety, raportowanie w przypadku agencji SEO wygląda tak, jak ta emotikonka w dolnym prawym rogu, ale, ale tutaj co, jest coraz lepiej i coraz więcej agencji raportuje coraz dokładniej, także wystarczy po prostu przed podjęciem współpracy zapytać się o przykładowy raport. My mamy go po prostu na swojej stronie internetowej. Ada ma wysłała link. Mam nadzieję, że tam sobie zerknęliście. Więc może to być jakiś tam dla Was odnośnik, co TOP online raportuje i co raportuje potencjalna firma, z którą chcecie nawiązać współpracę. I w, moim, w mojej opinii, raportowanie nie jest ważne tylko wśród agencji SEO, tylko ogólnie. Współpracujemy z, nie wiem, z jakąś firmą od audytów, no to też warto, żeby nam przesłała raz na jakiś czas raport, ale nie tylko statystyki, tylko też omówienia, czyli jakiś wniosek, jakieś czynności, które wykonali i tak dalej. Podobnie z digital marketingiem i tak dalej. No dobra, teraz przechodzimy do oferty i do, do rozliczeń za efekt. Tutaj padło takie pytanie, nie pamiętam już na, na której grupie, ale ktoś mi zadał to pytanie, ktoś mi podesłał to pytanie, więc postaram się na nie odpowiedzieć. Szczerze, niekoniecznie ktoś może się z tym zgadzać, ale w moim odczuciu i z mojego doświadczenia wynika, że rozliczanie za efekt jest... Nieefektywnie, nieefektywne, totalnie nieefektywne, i przeważnie, jeżeli jest jakiś efekt, to wynika on z tego, że dany serwis się rozrósł, dany, dany biznes się rozwinął, a nie dlatego, że agencja wykonała wiele czynności, które przyniosły dany efekt. Nikt z Was chyba nie lubi pracować za darmo. Agencje SEO też nie lubią pracować za darmo, więc nie wiem, nie znam aktualnie, nie wiem, która agencja oferuje pozycjonowanie za efekt, ale w moim odczuciu powinna się tu zapalić czerwona lampka, no bo za darmo raczej się w życiu nic nie dostaje. I czy to norma, że płaci się za widoczność frazy, która jest dla przykładów top 3 przez jeden dzień? No pewnie, że nie. W, moim, w mojej opinii powinno się z agencją SEO. Rozliczać w formie może być to abonamentowej, kwestia dogadania, ale za wykonaną usługę, czyli za wykonaną pracę, a to czy to przyniesie efekt, czy nie, to jest uzależnione od wielu czynników, między innymi też od właściciela strony internetowej i jego zaangażowania we współpracę, bo współpraca to współpraca, a nie zlecenie. Więc tutaj zawsze zawsze ważny jest też kontakt, szybki kontakt i zaangażowanie obu stron tak naprawdę, żeby te efekty były możliwie jak najlepsze. Jeszcze tutaj wrócę krótko do raportowania, bo raportowanie, jeżeli jeżeli z agencją SEO rozliczamy się co miesiąc, to raportowanie powinno być też dostarczane co miesiąc. Tylko tak jak mówię w przypadku Google Analytics czy Google Search Console, no to raportowanie powinno się odbywać na zasadzie porównania z okresem. Z... Z podobnym okresem z ubiegłego roku, bo przeważnie biznesy są sezonowe. W, powiedzmy, w grudniu będzie ilość odwiedzin 1000, a w styczniu już będzie to tylko 100, więc można by było z takiego za tego raportowania wyciągnąć błędne wnioski. Więc warto wtedy ewentualnie to robić raz na jakiś czas. Realizacja i wdrożenie. Co jeśli nie będę umieć nikogo do wdrożenia na stronie? Dlaczego specjaliści SEO nie chcą wdrażać zmian w kodzie źródłowym? No i teraz zaczniemy od tego drugiego pytania. Dlaczego specjalista SEO nie wdraża zmian? No bo jest specjalistą SEO, a nie programistą. I to jest bardzo, bardzo duża różnica. Każda strona jest napis oparta w, o inny silnik, o inną platformę. Każda strona jest napisana w innym języku, Programowania lub za pomocą na przykład framework, różnych frameworków. Frameworki też mają swoje wersje, w związku z tym tylko i wyłącznie programista może dla własnego bezpieczeństwa też bym sugerował, żeby to programista czy, os, czy firma zewnętrzna, z którą się współpracuje, współpracowało podczas tworzenia strony, żeby to ona zajęła się wprowadzaniem zmian, a nie. Seowiec. Seowiec może się zająć wprowadzeniem zmian tylko i wyłącznie, jeżeli dana funkcjonalność jest dostępna za pomocą panelu administracyjnego. Przykładowo w WordPressie są różne możliwości typu pluginy, wtyczki jakieś i tak dalej, czy też zmiana metatagów czy treści nie stanowi problemu, więc jak najbardziej my w takim przypadku pomagamy klientom. Aczkolwiek najlepiej jest mieć od tego osobną, osobną firmę. Bo, jeżeli tak jak Wam wspominałem o różnych strategiach, mamy takie strategie, które wymagają często zmiany, bardzo dużych zmian w, w kodzie źródłowym, czyli dodanie jakiejś funkcjonalności, czy po prostu jej zmiana. Wtedy no, wolałbym, żeby to specjalista SEO nie programował. Więc co, jeżeli nie będę umieć nikogo do wdrożenia na stronie, no sugerowałbym znaleźć taką osobę. Jak nie, to agencja SEO przeważnie jest w stanie wskazać jakiegoś partnera. Na przykład my mamy sieć partnerów i specjalistów. Są to różnego rodzaju agencje, czy też freelancerzy i są sprawdzeni przez nas, więc my po prostu dajemy taką, taką informację klientowi, że może się zgłosić do osoby XYZ z firmy X i i, I tam uzyska najlepszej jakości pomoc w tym zakresie, a my też współpracujemy z tą osobą, więc nie będzie żadnego problemu przy komunikacji. Kolejne pytanko: często dodają nowe podstrony, czy zostaną one zoptymalizowane? No i tutaj jest różnie, jak sugeruje emotikonka, tu jest bardzo różnie. Niektóre agencje to robią, niektóre nie. Mogę tutaj powiedzieć, jak my to robimy. Otóż od jakiegoś czasu, od kilku dobrych już miesięcy, powiedzmy pół roku, mamy taką funkcjonalność wykonaną specjalnie na potrzeby właśnie naszych klientów, że raz w miesiącu w sposób totalnie zautomatyzowany wykrywamy usunięte podstrony przez klienta oraz te dodane. Jest to o tyle ważne, że w przypadku że w przypadku usunięcia strony, a bardzo często to się zdarzało, że klient nie dodał na przykład 301. W związku z tym specjalista SEO przegląda sobie taką listę raz w miesiącu i wysyła informację do klienta, że zapomniał o dodaniu na przykład przekierowania 301 do usuniętej podstrony lub też ktoś z pracowników danej firmy może usunął jakiś produkt przez przypadek. My to wszystko staramy się wychwytywać. Podobnie z dodanymi podstronami, dodane podstrony warto by było je przejrzeć, żeby specjalista SEO się z nimi zapoznał i ewentualnie zwrócił uwagę klientowi, że warto by było tam coś poprawić, na przykład jakiś metatak, jakąś H1 i tak dalej. Więc my ogólnie podchodzimy do pozycjonowania strony tak, że pozycjonujemy cały serwis. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na wybranych przez klienta frazach, słowach kluczowych. Więc warto by było przed podjęciem współpracy z agencją porozmawiać o tym, czy czy po prostu te nowe podstrony będą zoptymalizowane, czy będą, czy możecie liczyć na jakąś podpowiedź ze strony agencji. Myślę, że tutaj nie będzie większego problemu. Kolejne pytanko, o, to jest bardzo świeże pytanie. W sensie, tak naprawdę to, to ta druga część jest bardzo świeża. Ostatnio zostaliśmy zapytani na jednej z konferencji właśnie o ilość osób, która pracuje w firmie, ale też o podział na sprzedawców i na pracowników pracujących w realizacji. No i to, to jest bardzo, bardzo um, trudne pytanie dla wielu agencji, w szczególności dla tych e, agencji, w których prac, więcej osób pracuje w sprzedaży niż w realizacji, a mają bardzo dużą ilość klientów. E, dla przykładu mogę podać, że u nas jest to mniej więcej na zasadzie takiej. E, jeden marketing specjalista 15 operatorów, dwóch Handlowców, sprzedawców, zwał jak zwał doradców klienta, plus jeszcze Dawid, czyli mój wspólnik wspiera ten dział sprzedażowo i ośmiu SEO speców, takich menadżerów łącznie ze mną, więc łącznie powiedzmy, jest, dwie osoby pracuje w sprzedaży, a cała pozostała wszystkie pozostałe osoby w firmie pracują na rzecz klienta. Czyli około 25, powiedzmy, no 23 osób pracuje w realizacji. No i jest to w sumie takie ciekawe pytanie bardzo często może zaskoczyć daną agencję, więc może to być, można z tego wyciągnąć jakieś tam konkretne wnioski, bo wiadomo, przy dużej ilości klientów, jeżeli w realizacji by było tylko Jeden czy dwóch specjalistów i nie byłoby na przykład copywriterów i tak dalej, no to by byłoby bardzo ciężko uzyskać no jakiekolwiek efekty, a w szczególności kontakt mógłby być bardzo utrudniony. Kolejne pytanko. Czy robicie coś oprócz SEO? No, my akurat bardzo często dostajemy takie pytanie. Nie jest to wcale takie proste do wytłumaczenia, dlaczego według nas Wyspecjalizowana agencja typu właśnie my, którzy, którzy robimy tylko i wyłącznie SEO, jest lepszym rozwiązaniem niż agencja marketingowa, która robi wszystko, czyli tak zwana 360. I jaka jest różnica między agencją SEO a agencją marketingową? No właśnie, tutaj może zaczniemy od tego, że agencja SEO de facto powinna zajmować się SEO, a agencja marketingowa. Po prostu zajmuje się różnymi formami marketingu i przeważnie jest to między innymi SEO, ale też acy i tak dalej. My od 2020 roku, od początku, robimy tylko i wyłącznie SEO. Prędzej robiliśmy też e-commerce, jakieś sklepy internetowe i tak dalej, ale całkowicie od tego odeszliśmy. I powiem Wam, że było to, był to punkt przełomowy taki w naszej pracy, bo mogliśmy się skupić tylko i wyłącznie na procesach związanych z naszymi klientami i z najważniejszą dla nas usługą czyli SEO. Od tamtego czasu powstało mnóstwo procesów, mnóstwo procedur. Mamy nawet taką jedną wielką procedurę, więc my nawet wiemy w jakim konkretnym dniu klient otrzyma od nas na przykład pierwsze wskazówki optymalizacyjne ile dni później będzie kontakt z, od specjalisty, i tak dalej i tak dalej. Mamy co do dnia pewne rzeczy określone. Czynności powtarzalne też mamy sprocesowane, czyli wiemy konkretnie, którego konkretnie dnia na przykład zostanie zbadany serwis. Zostanie na przykład zbadany serwis pod kątem dodanych i usuniętych postron, tak jak Wam już prędzej wspomniałem. I tak dalej. Więc wszystko dzięki temu, że się skupiliśmy tylko i wyłącznie na jednej usłudze, mogli, mogliśmy to fajnie sobie sprocesować i to nieziemsko mocno wpłynęło na jakość, którą oferujemy. że Mogę powiedzieć śmiało, że na przykład 3 lata temu no ta jakość, którą, którą dawaliśmy klientom, nie była nawet w połowie tą jakością, którą dajemy teraz. A to wszystko tylko i wyłącznie przez to, że zrobiliśmy taki jeden strategiczny ruch i ograniczyliśmy zakres naszych usług tylko i wyłącznie do agencji SEO. I teraz pytanie: Czy w agencjach marketingowych, jak, czy może powiem tak, nie umiem sobie wyobrazić, jak miałbym robić to wszystko, te procesy, procedury dla agencji marketingowej, czyli dla na przykład sześciu różnych usług typu ACY, Facebook ACY i tak dalej. Może to być, w mojej opinii, po prostu dużo lepiej się współpracuje z osobami czy z agencjami wyspecjalizowanymi w czymś, i my też taką strategię podejmujemy podczas promocji naszej, naszej firmy. Korzystamy z usług agencji tylko i wyłącznie wyspecjalizowanych w, danym, w danej dziedzinie. Oczywiście jeszcze tam wspomnę odnośnie agencji marketingowych dla nich dla agencji marketingowych jest bardzo Wygodne to, bo mogą sobie robić cross-selling. My tego na przykład nie możemy robić, natomiast polecamy naszych partnerów, którzy są też wyspecjalizowani, wyspecjalizowani w, danej, w danej dziedzinie. Natomiast agencje marketingowe po prostu robią sobie wewnętrznie cross-selling i tego, tego klienta mogą zachęcać do różnych innych usług, co jest po prostu korzystne. Przede wszystkim finansowo, ale nie mogę tutaj się odnieść do tego, co do tej jakości, itd. bo myślę, że to w każdej agencji będzie bardzo inaczej. Następne pytanko odnośnie link buildingu. Czy agencje SEO usuwają linki po zakończeniu współpracy? My dostajemy bardzo często takie pytanie. To już na nie odpowiadam, jakby jak to jest po naszej stronie i myślę, że tak jest po większości. My nie usuwamy żadnych linków po zakończeniu współpracy. Po pierwsze, byłoby to niekorzystne dla nas. Po drugie, komu by się chciało coś takiego robić? Po trzecie, my pracujemy i szanujemy to, że klient do nas dołączył, że z nami był, czy z nami jest, czy z nami był przez jakiś czas i bardzo się cieszymy z tego, że nawet po zakończeniu współpracy, na przykład jego serwis rośnie. Więc, a dlaczego by to było niekorzystne dla nas? No ano dlatego, że jeżeli mamy swoje zaplecze i Google by widział, że cały czas tam się coś zmienia, w sposób też negatywny, bo jest usuwana treść na przykład, czy też te linki, czy one by były podmieniane, no to mógłby obniżyć ich po prostu. Wartość, wartość tego naszego zaplecza, więc to by było też niekorzystne dla nas. A poza tym, tak jak wspomniałem, podchodzimy bardzo mocno prokonsumencko do, do współpracy. Jesteśmy wdzięczni za to, że ktoś z nami chce współpracować, a nie odwrotnie, i szanujemy to, jeżeli ktoś z jakiejś przyczyny chce z, nam, z usług agencji zrezygnować. I myślimy, że po wielu latach, myślimy, że to jest bardzo słuszne podejście. No i czy w raporcie powinny być pozyskane linki? To wiadomo, że tak jeżeli agencja tworzy linki no to powinna je umieszczać w raporcie i nie powinno to stanowić żadnej tajemnicy. Ogólnie transparentność jest bardzo ważna. Podoba mi się to, że jest coraz bardziej modna też i coraz więcej ludzi wybiera firmy, które są transparentne po prostu. Więc A nie zakrywają się jakimś know-how czy tajemnicami, bo tutaj takiego czegoś po prostu nie ma. No, można kupować linki, można je tworzyć samodzielnie, można tworzyć swoje zaplecze, rozwijać ale powinno się te linki tworzyć. I tutaj taka, taki tip, że po, przed podjęciem współpracy z agencją SEO, powinno się określić, ile tych linków będzie pozyskiwanych miesięcznie. Kolejne pytanie odnośnie link buildingu też jest. Dlaczego agencje SEO kupują linki? Później, czy kupowanie linków jest bezpieczne? Czy agencja SEO nie powinna mieć swojego zaplecza? Każda agencja tutaj podchodzi różnie do tego tematu. My podchodzimy tak, że budujemy od wielu lat już swoje zaplecze, ono cały czas rośnie i staramy się zwiększać systematycznie jego wartość. O tyle, o ile na początku to zaplecze może nie było super ekstra wartościowe, to tak z biegiem czasu wykonujemy pewne czy stale pewne czynności, które po prostu wpływają na to, że to wartość tego zaplecza bardzo mocno rośnie, więc my mamy i korzystamy tylko i wyłącznie ze swojego zaplecza. Jest też pewien aspekt, dla którego warto korzystać ze swojego zaplecza, a nie kupować link, kupować a nie korzystać z jakichś linków płatnych, bo po prostu mamy nad nimi kontrolę i Kiedyś miałem, testowałem taką sytuację, że nachalnie kupiłem linki do jakiegoś serwisu, takiego typowo testowego, no i dostałem bana. I co Google mi kazał zrobić? No kazał mi usunąć te linki. No ale że ja kupowałem te linki, no to nie wiedziałem, nie miałem jakby dostępu do tych serwisów, no i w tym momencie nie miałem nad nimi po prostu kontroli, więc nie mogłem, że tak powiem, odblokować i wszystkie moje prośby wysyłane do Google. No były po prostu niezaakceptowane, były odrzucone. Na szczęście był to tylko i wyłącznie test. Później nam się to nigdy więcej nie zdarzyło, więc żaden z naszych klientów na przykład nigdy nie dostał bana, ale to też wynika z tego, że my mamy pełną kontrolę i możemy wskazać każdy link, który wykonaliśmy dla klienta i nawet na życzenie klienta czy kogokolwiek, moglibyśmy go usunąć. Nie zdarzyło nam się to, ale tutaj pełna kontrola jest bardzo ważna. Dlaczego agencje SEO kupują linki? To jest taki temat bardzo wrażliwy, tak jak ta emotikonka i tutaj można, mogę się mylić, to jest moja subiektywna opinia, że agencje SEO bardzo często przy dużej ilości klientów nie są w stanie robić własnego zaplecza. Bez automatyzacji pewnych procesów my też nie bylibyśmy w stanie zrobić tak dużego zaplecza, jakie mamy na chwilę obecną, a jest to ponad 200 serwisów i jesteśmy w stanie dzięki naszej skalowalności i automatyzacji zwiększyć to w każdej praktycznie chwili, dokupując czy przechwytując jakieś wartościowe domeny. Więc mi się wydaje, że po prostu agencją SEO dużo łatwiej jest kupować linki niż robić własne zaplecze i nie do końca mogą zrobić to na masową skalę, bo jest to niezwykle trudne. Jednym z moich ulubionych pytań na rozmowach rekrutacyjnych, które jeszcze do niedawna prowadziłem, z, jeżeli ktoś aplikował na specjalistę SEO, to, to było następujące pytanie. Czy jakbyś jak zrobił zaplecze? Dla jednego klienta, no i ktoś tam się produkował. Było to ważne, ale nie najważniejsze, bo najważniejsze następowało później. Czyli pytam się takiego takiej osoby, no to dobra, no to jakbyś teraz zrobił zaplecze dla 100, 200, 300 klientów? No i jeszcze szczerze mówiąc, to jedna osoba odpowiedziała, była bliska. Temu, w jaki sposób to robimy, ale jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, bo wyobraźcie sobie, ile serwisów i ile artykułów trzeba pisać miesięcznie, żeby takie zaplecze utrzymać. Przejdźmy dalej. Czy agencja SEO może mieć kilku klientów z tej samej branży? Czy jest możliwość podpisania zakazu pozycjonowania konkurencji? No i tutaj mogę powiedzieć wprost, że my mamy taki jeden przypadek, że podpisaliśmy umowę o zakazie pozycjonowania konkurencji wymieniliśmy w tej umowie konkretne serwisy. Był to jest to jeden z liderów w, ten klient jest jednym z liderów w swojej branży, dlatego nam bardzo zależało na tym kliencie i bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać móc się chwalić efektami, czyli robić case study. Więc podpisaliśmy taką umowę. Nie mamy z tym żadnego problemu. Klientowi też, w sumie, na tym zależało, bo nie chciał, żebyśmy pozycjonowali jego konkurencję tymi samymi sposobami, co pozycjonujemy jego, a efekty ma po prostu świetne. I teraz wróćmy jeszcze do tego pierwszego pytania: czy agencja SEO może mieć kilku klientów z tej samej branży? Może, jak najbardziej może. I teraz możecie się troszkę zdziwić moją odpowiedzią, ale. Bynajmniej ja tak do tego podchodzę. Każda strona, a właściwie tak, my stosujemy white SEO, to znaczy tylko dozwolone metody pozycjonowania stron. Czyli tak naprawdę w SEO u nas polega to na zwiększaniu wartości danego serwisu. I teraz. Nieuczciwym byłoby, gdyby serwis o mniejszej wartości dla potencjalnego klienta byłby dużo wyżej niż na przykład serwis, który tą wartość dużo większą posiada. Więc my po prostu współpracując z klientem, on zwiększa wartość swojego biznesu. Jeżeli ten, ta wartość tego biznesu wzrasta i przerośnie, prze Innego naszego klienta, no to trzeba mu po prostu pogratulować, i tyle. Mamy taką sytuację, że mamy kilka wyników w top 10 na, na pewne frazy, i to są, jest tam trzech chyba naszych klientów trzech naszych klientów, więc mamy taką sytuację. No nie jest to super komfortowa sytuacja, ale dla nas, ale. Pamiętajmy, że to jest tylko jedna fraza. W większości serwisy bardzo się od siebie różnią. Nie jest to tak, że są to identyczne serwisy, które posiadają tylko i wyłącznie te same produkty, te same kategorie itd. Więc to na przykład może taka sytuacja dotyczyć jednej, dwóch, trzech, pięciu fraz, no ale nie tysiąca fraz. A tutaj nam zawsze chodzi o to, żeby serwis był widoczny na tysiąc, czy na dziesięć tysięcy, czy na sto tysięcy fraz, a nie na jedną. Więc my podchodzimy do tego tak po prostu, po ludzku, mi się wydaje. Niech wygra lepszy, może tak. Na jaki okres powinna być zawarta umowa? Aha, tutaj troszkę wracamy do umowy. Czy okres wypowiedzenia jest ważny, czy kary w umowie to norma? To jest ogólnie temat umów to jest bardzo trudny temat w, wśród agencji SEO, bo te umowy są. W niektórych przypadkach dosyć skomplikowane, ale coraz więcej firm, coraz więcej agencji robi coraz prostsze, coraz bardziej prokonsumenckie umowy. My też mamy, my też kiedyś mieliśmy, kiedyś mieliśmy bardzo skomplikowaną umowę. Były w niej kary, były w niej jakieś okresy startowe i tak przez to, że sugerowaliśmy się konkurencją, ale od 2019 czy 2020 roku. Chyba 2020 roku, zaczęliśmy po prostu wyrzucać wszystkie negatywne zapisy, tak systematycznie, i sprawdzaliśmy, jaka jest reakcja klientów i co się zmienia we współpracy z nimi. I okazało się, że jak wyrzuciliśmy wszystko, łącznie z karami, łącznie z okresami startowymi i tak dalej, to klienci dalej z nami byli. Bo jak się okazuje, klienci z nami byli, bo chcieli z nami być, a ci, co nie chcieli być, to i tak na przykład nie zapłacili albo był z nimi problem i tak dalej. To nie mówię, że to wynikało z tylko i wyłącznie z po stronie klienta, tylko po prostu z zła współpraca. Na, tam była też nasza wina, więc tutaj nie ma e, osób czy agencji świętych. Prędzej czy później e, lepiej prędzej niż później wprowadzić te zmiany, bo w, z naszego punktu widzenia, z naszego doświadczenia, a przetestowaliśmy już takie i takie rozwiązanie, wynika, że dużo, dużo lepiej jest kiedy się podchodzi prokonsumencko i nie ma żadnych negatywnych zapisów w umowie. Czyli tak podsumowując, umowa na czas nieokreślony to podstawa, bez żadnego rocznego, dwuletniego, pięcioletniego okresu startowego, czy tam coś czegoś takiego. Po prostu kiedy klient chce, to powinien móc wypowiedzieć umowę, bo Często, gęsto wynika to nawet nie z tego, że agencja jest słaba, tylko z tego, że na przykład biznes się komuś posypie. No mamy teraz bardzo różne sytuacje, typu pandemia, wojna i tak dalej, więc my trzeba. Przedsiębiorca, przedsiębiorcy powinien pomagać, a nie utrudniać mu życie. I nam się bardzo często zdarzała wtedy taka sytuacja, kiedy komuś pomogliśmy, że ten, ten, ta osoba nawet po zakończeniu współpracy nas po prostu poleciła komuś innemu. Więc. Dobro wraca, mógłbym to tak powiedzieć. I uważam tą zmianę za jedną z kluczowych zmian w naszej firmie, czyli prokonsumencka umowa. Na czas nieokreślony, jedyne co to dwumiesięczny okres wypowiedzenia przeważnie jest. No i tyle. I jeżeli klient chce, to z nami jest. Jeżeli nie chce, to z nami to rezygnuje i nikt się na nikogo nie obraża. My też mamy takie fajne podejście od długiego czasu już w realizacji, takie może motto nawet, że dla nas bardzo ważne jest to, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ten klient chciał z nieprzymuszonej woli z nami współpracować. Nieprzymuszonej woli mam tu na myśli na przykład właśnie. Umowę. Przejdźmy do następnego pytania. Tutaj troszkę o narzędziach i o produktywności. Z jakich narzędzi korzysta agencja SEO? Czy automatyzacja w agencji SEO jest ważna? Co to w ogóle jest i po co to? robić, mówię tutaj o automatyzacji i kim jest Ignaś, to tak dodałem od siebie. Bo my tylko dostajemy takie pytanie, bo Ignaś to jest, to może zacznijmy od tego Ignasia. Ignaś to jest taka, taki dodatkowy pracownik w naszej firmie, najbardziej produktywny, to jest po prostu automat. Automat, taki robot składający się z kilkunastu mikroserwisów. Dzięki którym automatycznie badamy różne rzeczy i na przykład właśnie to, co Wam wspomniałem, czyli dodane lub usunięte pod strony, i dzięki temu specjalista SEO ma dużo więcej wolnego czasu, w sensie takiego, mam tu na myśli wolnego, że może po prostu pomyśleć nad klientem, a nie wykonywać cały czas cykliczne, zbędne czynności, które mo mogą zostać zastąpione przez automatyzację. I mogę tutaj Śmiało stwierdzić, że wprowadzenie automatyzacji u nas w firmie niezwykle nas mocno rozwinęło, i jakbym zapytał się, a nie raz się pytam każdego z pracowników, to na początku byli bardzo sceptyczni, jakim cały czas mówiłem o procesach, procedurach automatyzacji, no to teraz myślę, że każdy z nich nie wyobraża sobie pracy bez ignasia, czyli bez kogoś kto im pomaga. I mogę Wam tylko, żeby Wam zobrazować, na czym polega automatyzacja u nas, to wyobraźcie sobie, że. Bo też polecam, żebyście w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na to, co robicie, żebyście wprowadzali te automatyzacje, bo one są bardzo pomocne i można to robić bez programowania, tak zwane no-code albo low-code. I żebyście sobie mogli wyobrazić, na czym polega na przykład automatyzacja, między innymi u nas, to to tak jakbyśmy budzili się o siódmej rano albo budzik by budził nas o siódmej rano i na ekranie telefonu by wyświetlone były wszystkie niezbędne informacje na dany dzień typu sugestia jak się ubrać jaka będzie pogoda. Czy będzie padało, czy nie będzie padało, jaki jest, czy są korki na mieście, jaki będzie czas podróży, o której dokładnie musimy wyjechać, żeby być na miejscu, żeby się nie spóźnić do pracy, i tak dalej. Czyli przez całą noc ktoś, tak, tak naprawdę robot, bada sobie, czy sprawdza różne, pobiera różne informacje z różnych źródeł i nam dostarcza. W, y, wtedy, kiedy my tego bardzo potrzebujemy, czyli jak u nas specjalista SEO przychodzi do pracy, no to ma tak zwane alerty. U nas to się nazywają alerty, przegląda sobie listę alertów i wtedy wie, że na przykład w klienta XYZ spadła widoczność w o X procent, czy tam X jednostek. W związku z tym trzeba zajrzeć do tego. No i y, sprawdza to, czyli wtedy wchodzi już czynnik ludzki, czyli taka doświadczenie, kreatywność i, no i wiedza specjalistyczna sprawdza to i wtedy reaguje bądź też informuje klienta, że zostało to sprawdzone, nie wymaga to żadnego, żadnej naszej reakcji, ale klient też wie, że takie coś że cały czas sprawdzamy jego serwis, na przykład jeżeli nieraz się też zdarzało, że klientowi serwis nie działał lub SSL mu wygasł no i mamy też osobny mikroserwis, który nam to bada i nieraz była taka, taka sytuacja, że klient nawet nie wiedział, że ten serwis od na przykład 10 czy 15 minut mu nie działa albo, że SSL mu wygasł. I wtedy specjalista wykonuje jeden telefon, a klient jest bardzo często zaskoczony, że my bardzo szybko potrafimy zareagować. To by było tyle odnośnie automatyzacji. Aha, tam było jeszcze pytanie odnośnie narzędzi. No to mamy tutaj kilka, dwie, dwie możliwości, pierwsza możliwość to jest korzystanie z narzędzi wyprodukowanych czy napisanych przez kogoś innego, aplikacji ogólnie dostępnych, a druga to jest właśnie korzystanie ze swoich narzędzi, no i my podchodzimy do tego tak pół na pół, czyli na przykład korzystamy z narzędzi typu Semstorm, polecam bardzo mocno, Senuto też polecam, Odnośnie widoczności, czy Google Search Console, czy Google Analytics, i tak dalej, ale raczej korzystamy, bardzo mocno staramy się wykorzystywać API tych serwisów po to, żeby w sposób automatyczny raportować, dostarczać informacje specjaliście SEO. Budujemy też własne narzędzia, na przykład monitor, monitor który codziennie sprawdza konkretne pozycje na dane frazy kluczowe i y, informuje też specjalistę, czy też dołącza to później do raportowania i tak dalej. Więc narzędzia y, a, każda agencja jakby y, wybiera sobie y, własną jakby ścieżkę y, wykorzystywania narzędzi. Y, na pewno mogę wam polecić KW Findera, Google Search Console, Google Analytics takie podstawowe. W sumie teraz tak y, Możemy się umówić tak, że po prostu później Wam wypiszę takie narzędzia, albo wejdziecie też na SEO samodzielnych, o których Wam zaraz wspomnę, i w jednym z artykułów wymieniamy wszystkie narzędzia, które, z których powinniście korzystać podczas pozycjonowania swojej strony internetowej. A teraz przejdźmy jeszcze do, krótko do strategii, czyli top 10, top 50, co to jest, czym jest widoczność strony, czy jednorazowa optymalizacja i linkowanie wystarczy czym jest strategia pozycjonowania. No i tak, może zacznijmy od środka tym razem, czyli czy jednorazowa optymalizacja linkowania wystarczy, bo nie ukrywam, że większość agencji, tak jak i my kiedyś, robiliśmy jedną ogromną optymalizację i później długo, długo już nie zaglądaliśmy do tego serwisu, w sensie nie robiliśmy kolejnej optymalizacji, to był błąd. Od kiedy robimy te optymalizacje, bardzo często, ale mniejsze, to widzimy, że klient je bardzo dużo częściej je wdraża, albo dla nas jest to też łatwiejsze do wdrożenia i ta praca po prostu jest troszkę bardziej rozciągnięta w czasie, ale dużo bardziej efektywna. Czyli na przykład co 2, 3, 4 miesiące lepiej jest robić optymalizację, wracać do tej optymalizacji, bo nie ma opcji, że jeżeli zrobimy jedną wielką optymalizację, to że klient to wszystko naraz wdroży. No nie ma takiej opcji, jeszcze nam się nigdy chyba nie zdarzyło, że wszystko, absolutnie wszystko zostało wdrożone. Tym bardziej, że tak jak w ostatnim tutaj pytaniu, czym jest strategia pozycjonowania, mamy tutaj do, do, um, do czynienia też w przypadku agencji SEO ze strategiami różnymi no i to jest bardzo ważne i że w perspektywie czasu ta strategia może na przykład ulec zmianie albo zalecamy przykładowo w optymalizacji dodanie różnych podstron na przykład właśnie kategorii no to jeżeli klient będzie dodawał w przyszłości kategorie i będzie to w bardzo dużej liczbie typu 100-200 czy coś takiego no to wypadałoby wrócić i wykonać jeszcze raz taki dodatkowy audyt i wysłać wskazówki optymalizacyjne dotyczące właśnie nowo utworzonych podstron, chociażby dla klienta. Wiemy, że to po prostu się dużo, dużo lepiej sprawdza i tak staramy się też czynić. Niestety, ale sporo, sporo. Spotykamy się często z takim, z takim nastawieniem, że po prostu ta procedura, te procesy się kończą na jednej optymalizacji, ale to różnie bywa. Z, w, różnej, w każdej agencji może być inaczej, więc po prostu warto się o to dopytać przed podjęciem współpracy. A widoczność strony? No to chyba większość z Was wie, co to jest widoczność strony. Narzędziami do badania tego to jest, są na przykład Semstorm albo Senuto. Polecam Wam bardzo mocno z tego korzystać, bo większość strategii, na przykład, które my proponujemy klientom, właśnie bazuje na zwiększaniu widoczności strony, czyli pojawieniu się na jak największą ilość fraz w Google. Na przykład ostatnio na webinarze poruszałem tę strategię o ukrytych kategorii. To jest bardzo fajna strategia czy też na przykład jak sobie zwrócicie uwagę na Allegro. Allegro jest widoczne na mnóstwo fraz, na mnóstwo słów kluczowych. W Google już się tak przyzwyczailiśmy do tego, że jak wpisujemy jakikolwiek produkt, to wyskakuje nam gdzieś w top 10 na pewno jest zawsze Allegro. Jak Allegro to robi, to też mówiłem na ostatnim webinarze, więc zachęcam, bo tutaj bym musiał troszkę opowiadać. Więc widoczność więc warto bardzo dbać o widoczność, a nie tylko o konkretne frazy. Tym bardziej, że rozwijając, poszerzając widoczność naszej strony, przeważnie te kluczowe frazy, te najtrudniejsze frazy, bardzo mocno też idą do góry. Tu jako przykład mogę podać jeden z naszych sklepów, które kiedyś mieliśmy, już ich nie mamy, ale mieliśmy taki sklep z. Z kolorowymi skarpetkami. I teraz dla nas frazą kluczową były na przykład skarpetki, kolorowe skarpetki i tysiące innych fraz, bardzo gdzieś tam może mniej wyszukiwanych, o mniejszym potencjale, potencjale ale ale właśnie naszą strategią było zwiększanie widoczności, więc nawet się nie skupialiśmy na tej frazie skarpetki i kolorowe skarpetki, tylko na samym początku zwiększaliśmy po prostu widoczność. I dzięki temu w pewnym momencie patrzymy, a tutaj na frazę skarpetki jesteśmy na pierwszym miejscu. Teraz ten sklep nie jest na pierwszym miejscu, więc nie musicie sprawdzać. Niemniej jednak niemniej jednak widoczność strony wpływa też na te główne. Frazy, i nie warto się skupiać na tych kilku kluczowych frazach, tylko działać dosyć szeroko. I jakbyście mieli pytanie odnośnie tego, bo nie wiem, czy tak dobrze to wyjaśniłem odnośnie tej widoczności, to możecie na czacie zapytać. Później do tego możemy wrócić. Później mamy tak. Mój sklep ma ponad 3000 produktów i około 300 kategorii. Każda firma SEO każe mi poprawić opisy na unikalne. To niewykonalne, co zrobić w takiej sytuacji. No, w mojej opinii trzeba to zrobić. Najlepiej to zrobić po prostu cyklicznie. Trzeba ponieść konsekwencje swoich poprzednich czynów. Czyli po prostu zrobić sobie tak, że bierzemy te bierzemy te produkty i dodajemy tam opisy cyklicznie po kilkadziesiąt lub po prostu płacimy za to i wykorzystujemy do tego np. przykład zewnętrznego copywritera na zlecenie i to też jest bardzo fajne rozwiązanie ale te opisy unikalne powinny być bo jeżeli nam zależy na wypozycjonowaniu produktów no to muszą mieć unikalne opisy i chociażby chociażby zastosowanie tej zasady Pareto SEO, jak ja to mówię, czyli 20% zoptymalizować, 20% elementów na stronie, na tej podstronie produktowej, które zrobi nam 80% efektu, czyli m.in. adres URL, nagłówki, metatagi, alty wszystkie, title i tak dalej. I jeżeli jeszcze tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli sklep ma 3000 produktów i 300 kategorii, no to tych kategorii można zrobić znacznie więcej i proponowałbym, żeby zamiast skupiać się na produktach, to, żeby skupić się na początku, na kategoriach. Jeżeli w kategoriach zakładam, że jeżeli produkty nie mają własnych opisów, no to kategorie tym bardziej i zaczą, zacząłbym osobiście od kategorii, bo kategorie są podstronami na sklepie internetowym, które najlepiej się indeksują w wyszukiwarce, najlepiej Google na nie reaguje i zacząłbym od tego, czyli od zoptymalizowania tych podstron i przede wszystkim napisania długich, długich opisów. Tych kategorii umieściłbym je pod listą produktów i od tego bym zaczął, a później bym wrócił do produktów lub zleciłbym po prostu na zewnątrz dla jakiegoś dobrego copywritera. Bo pamiętajcie, że content is king i to nie jest wcale takie przesadzone. Czy agencja SEO, tak już kończąc te nasze pytania, czy agencja SEO jest mi potrzebna? Czy SEO mogę robić samodzielnie? I tak, myślę, że do pewnego momentu yy, można robić SEO samodzielnie, jak najbardziej. Jeżeli ktoś chce przyspieszyć, to wtedy warto skorzystać z agencji lub jakiegoś specjalisty SEO, który pokaże nam, jaką strategię moglibyśmy objąć, żeby jaką strategię moglibyśmy obrać, żeby przyspieszyć, czy też zwiększyć bardzo mocno widoczność, wykorzystać po prostu potencjał, który ma nasza strona internetowa. A takie podstawowe rzeczy, tak, tak jak wspomniałem zasadę Pareto SEO, czyli te 20% elementów można i wręcz powinno się robić samodzielne. Tak naprawdę ja uważam, że każdy właściciel strony internetowej powinien znać podstawy optymalizacji stron w internecie, w wyszukiwarkach. Także pytanie teraz, czy są, gdzie można się tego nauczyć. Można się tego nauczyć. Zaraz wam powiem też, gdzie można to znaleźć u nas, sporo wiedzy. I tutaj pójdzie taka mała reklamka. Mamy tak dla wszystkich, którzy chcą robić SEO samodzielnie, bo SEO jest dosyć proste i można się tego nauczyć, to mamy taki kurs na naszej stronie. Nazywa się właśnie SEO samodzielni. Tam jest ponad chyba 40 artykułów na chwilę obecną, które się kończą quizem. Artykuły są pisane przez specjalistę, więc przez Kamila, który poświęcił na to bardzo dużo czasu. Postarał się, żeby one były bardzo dobrze poukładane. I przede wszystkim też praktyczne, i żeby każdy z tych artykułów wyczerpywał dany temat. Czyli, jeżeli piszemy coś o Robots.txt, to możecie być przekonani, że przeczytając ten artykuł o Robots.txt, będziecie wiedzieli wszystko o tym Robots.txt, ale później możecie oczywiście sprawdzić się w quizie. Natomiast, jeżeli chodzi o strategię, to z chęcią my się dzielimy taką wiedzą właśnie na grupie Facebookowej, którą niedawno założyliśmy, a już jest tam ponad 700 osób, codziennie ktoś dochodzi do tej grupy. Coraz więcej ciekawych pytań tam i coraz więcej ciekawych ludzi się tam udziela. Więc zapraszam Was wszystkich na grupę SEO Samodzielni na Facebooka. Link macie poniżej, wyświetlony, i mnie też tam znajdziecie. Na sporo pytań odpowiadają właśnie, odpowiadam ja, czy też moi współpracownicy, i zawsze to jest jakiś specjalista, więc nie ma. Tam pytań, które zostają bez odpowiedzi, i też staramy się odpowiadać bardzo, bardzo, bardzo merytorycznie. Na koniec ta trzecia część, czyli obiecane moje przykładowe pytania. Ja je wam tutaj tylko przeczytam, bo z tego, co powiedziałem, to powinniście już wiedzieć większość. Natomiast możecie sobie teraz zrobić jakiegoś screena lub tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, że Ada może Wam udostępni tą prezentację, a jak nie, no to zawsze możecie wejść na SEO samodzielnych i tam napisać, to z chęcią to zrobimy. I no tak, może po prostu przeczytam te przykładowe pytania, bo w tym momencie powinniście już być na tyle świadomi, że powinniście wiedzieć o co pytać agencję SEO czy agencję marketingową, żeby dobrać ją pod swoje potrzeby i żeby po prostu ta współpraca była transparentna, była miła, była przede wszystkim też efektywna. Więc tak, czy będę miał bezpośredni kontakt ze specjalistą SEO? Bardzo ważne pytanie moim zdaniem. Jak szybko będę dostawał odpowiedzi na moje pytania? Tu powinna paść konkretna odpowiedź: typu, nie wiem, my dajemy 24 godziny na 92% maili odpowiadamy. Czy odbieramy wszystkie telefony? A jak nie możemy, to oddzwaniamy. Jak często będę dostawał raport i co będzie on zawierał? My wysyłamy raz w miesiącu i już mówiłem Wam, co on zawiera. Wysyłałem link przykładowy. Czy raport będzie zawierał wykonane czynności w danym miesiącu, napisane teksty i pozyskane linki? No, trzy bardzo wrażliwe tematy. Warto o nie dopytać przez współpracę? Czy będę mógł liczyć na dodatkowe raporty i analizy, na przykład z Google Search Console czy Google Analytics? Bo tak jak powiedziałem, według nas bez, do, trochę bez sensu jest umieszczanie tego w comiesięcznym raporcie. Czy umowa jest na czas nieokreślony, bez kar i z krótkim, na przykład dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia? Ile linków i tekstów miesięcznie będzie pisane? Czy jest? To zaznaczone w ofercie lub w umowie. To też jest bardzo ważne. Czy mogę zobaczyć przykładowy raport? Czy mogę zobaczyć przykładowe case study, nie tylko z efektami, ale również z opisem współpracy i opinią? Lub czy ktoś, czy mógłbym na przykład porozmawiać ze specjalistą SEO, który pozycjonował jakiś serwis, który jest w case study i mógłby opowiedzieć mi, co tam było robione i, i zdradzić mi jakąś, na przykład, strategię, która była tam objęta. Gdzie ja skończyłem? Czy mogę prosić o 10 linków do stron aktualnych klientów? No, na przykład, można też poprosić właśnie o linki do, do konkretnych klientów, żeby sobie sprawdzić statystyki tych stron, czy też porozmawiać z właścicielami. Czy nowe podstrony, które dodam do serwisu, będą również zoptymalizowane? Jaką strategię obierzecie w celu wypozycjonowania mojego serwisu? I tutaj może być taka sytuacja, że jeżeli jest dobry doradca, no to powinien Wam już powiedzieć, na przykładowe strategie. Jeżeli nie, no to wypadałoby wtedy porozmawiać ze specjalistą SEO i specjalista SEO już, po. tak naprawdę, jak ja rzucam okiem na jakiś serwis, no to wiem, jaką strategię moglibyśmy objąć do pozycjonowania tego serwisu. Jakie zadanie, obowiązki będą po mojej stronie, żeby pozycjonowanie przyniosło najlepszy efekt? No i to w sumie też bardzo ważne tego nie poruszałem prędzej ale pamiętajcie, że współpraca to współpraca i na pewno jakaś tam część obowiązków będzie po waszej stronie więc nie, to nie jest zlecenie. Agencja SEO nie zrobi za was wszystko, wszystkiego i nie możecie tego spodziewać ani tego wymagać przeważnie zmiany na stronie jakieś większe co najmniej takie no to będą należały do was czasami też na przykład treści mogą należeć do was kwestia myślę uzgodnienia z agencją SEO czy linki będą kupowane i czy będą miały, będę miał nad nimi kontrolę w mojej opinii jest to również ważne bo jak nawet jak agencja SEO kupuje linki no to Powinna w jakimś stopniu mieć nad nimi kontrolę, możliwość na przykład usunięcia czy też zagwarantowania, że ten link nie zniknie za, nam za rok czy za dwa lata. Bo czasami kupuje się linki na określoną ilość miesięcy. No i czy macie swoje zaplecze? W mojej opinii, jakby każda agencja SEO powinna mieć mniejsze lub większe, ale swoje zaplecze. Także to by było. Na tyle, widzę, że nadal uczestników jest bardzo dużo, także bardzo dziękuję za, za to, że tak licznie mnie do końca słuchaliście. Mam nadzieję, że Wam się to po prostu przydało, ta, te informacje wszystkie. A z chęcią też zaraz zapoznam się z pytaniami. Teraz głos oddaję Adzie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jakby ktoś chciał mnie dodać na LinkedInie, to będę niezwykle zobowiązany. Także, tak, już wrzuciłam, tak, już wrzuciłam link do Twojego profilu, także jak najbardziej. Możecie jeszcze tam pomęczyć trochę, Marcina. No, pytań jest no. dużo. <grych> tak, jak się, tak, jak się spodziewałam. Okej, okay, to, to, to zaczynamy. Czy jest możliwość weryfikacji działań agencji SEO, na przykład po upływie nam pięciu miesięcy od rozpoczęcia współpracy, i jak to zrobić jako klient? No właśnie i tutaj możemy powiedzieć sobie tak dlaczego ja cały czas mówię o tym i jakby jaki jest cel tego webinaru. On nie jest przypadkowy bo powinniśmy przed podjęciem współpracy mieć upewnić się że ta agencja jest warta tego i że po prostu będzie nam się z nią dobrze współpracowało. Po wielu miesiącach tak naprawdę no mi się wydaje że po prostu trzeba poprosić o raport. I trzeba się upomnieć o raport, i najzwyczajniej w świecie agencja powinna wypisać, co mniej więcej było robione w danym okresie czasu wypisać, poprosić o linki, które były stworzone, jeżeli na to była też umowa. Czyli jeżeli umawialiśmy się z agencją, że będą tworzone linki, no to powinniśmy o to zapytać. A raczej korzystanie z jakichś narzędzi. Aha, no można by było w sumie z Google Search Console, bo do tego ma każdy dostęp, każdy właściciel strony może mieć do, dostęp do swojego konta na Google Search Console. Tam są, jest zakładka z na przykład linkami, czy też z ilością kliknięć, więc to jest takie najbardziej wiarygodne źródło, na którym my też się opieramy. Najbardziej wiarygodne źródło, żeby zweryfikować taki progres widoczności naszej strony w wyszukiwarce i ilości kliknięć na jakie frazy, która najczęściej fraza jest wyświetlana, która jest najczęściej klikalna, skąd pochodzą linki do naszej strony i tak dalej i tak dalej. Więc w ten sposób najłatwiej jest to zweryfikować, ale myślę, że najlepszym najlepszą metodą jest zawsze rozmowa i raportowanie. Poproszenie po prostu o raport. Okej, okay, dzięki. Uh... Co jeśli klient przychodzi z OnePage'em? To czy agencja powinna podjąć się pozycjonowania, czy tak jak tutaj ktoś spytał, sugerując stworzenie bloga i czy wy jako agencja SEO powiedzielibyście wprost, że taka strona jest nie do wypozycjonowania i trzeba ją zmienić? Tak, jak najbardziej. Nie mówimy, że nie da się jej wypozycjonować, bo da się ją wypozycjonować, tylko że trzeba ją rozbudować. Więc my ogólnie odradzamy one-pagery. Nawet ostatnio rozmawiałem, wczoraj w sumie rozmawiałem z naszym nowym klientem i on właśnie mi zadał takie pytanie, czy... Bo akurat robi nową wersję strony i czekamy, jakby z podpisaniem umowy na to, żeby tą wersję nową opublikował i mnie zapytał, czy właśnie One Pager jest ok, bo im się bardzo to rozwiązanie podoba. I w mojej opinii, tak jak wam mówiłem o strategi strategiach, można zrobić One Pagera, ale można to zrobić bardzo sprytnie, czyli zrobić tak, jak Wam się podoba, ale oprócz tego. Do, Wykonać dodatkowe podstrony, które niekoniecznie muszą być tam gdzieś mega widoczne na tej stronie głównej, ale muszą być tam podlinkowane. Mogę Wam w sumie podać bardzo ciekawy przykład, jak kiedyś, bo z tym klientem już aktualnie nie współpracujemy, ale jemu daliśmy bardzo fajne rozwiązanie. Zaraz Wam wkleję na czacie link, tylko sobie go przypomnę. Foster. I zaraz Wam powiem o co tam chodzi. Właśnie, bo to one pager jest w sumie bardzo trudną, trudnym tutaj pytaniem. Już wbijam na czat i już Wam wklejam link. To jest jeden z naszych byłych klientów, dla którego, który przyszedł właśnie do nas i miał, był świeżo po zmianie strony. I jego nowa strona była jako właśnie One Pager. I teraz, jak sobie wejdziemy na tą stronę, my mu powiedzieliśmy, że po prostu musi ją rozbudować koniecznie. Tylko on bardzo nie chciał tego robić, bo twierdził, że ta strona jest dla niego bardzo fajna. Wizualnie, i tak dalej, my się z tym zgadzamy, ale żeby wypozycjonować coś na frazę typu korepetycje Matematyka Warszawa, coś takiego, no to trzeba jednak zrobić taką podstronę, która będzie zawierała takie, taką frazę w metatagach, w nagłówkach, i tak dalej. Więc jak tutaj sobie wejdziecie na, na przykład na ONAS. To tam jest coś takiego jak czego uczymy. Matematyka, fizyka, chemia. To wszystko jest podlinkowane. Więc wy tak samo możecie zrobić. Ktoś przeglądając waszą stronę, może będzie widział jakby wypunktowanie, ale niekoniecznie będzie musiał w to klikać, tak? Natomiast jeżeli już wejdziemy sobie w tą podstronę, to widzicie, że tam jest pełno te treści i linki dodatkowe. I teraz uwaga, klucz na samym dole Strony jest coś takiego jak leksykon. I to jest takie rozwiązanie, które my mu zaproponowaliśmy, i dzięki temu można stworzyć tyle stron, ile tylko Wam się podoba. Na każdą, absolutnie każdą frazę słowo kluczowe, możecie zrobić sobie osobną podstronę i ją świetnie zoptymalizować. Świetnie zoptymalizować pod konkretną frazę. I teraz Wam powiem jeszcze, że ten, teraz akurat tego nie sprawdzam, ale pamiętam, bo wczoraj to sprawdzałem, że jest widoczny, w, ten serwis jest widoczny w top 50 na ponad 600 fraz. Czyli one pager de facto, tak, może być widoczny na ponad 600 fraz. Czyli po prostu trzeba sprytnie podziałać. Okej. Okay. No to ciekawe rozwiązanie z tym leksykonem. Okej, okay. kolejne pytanie brzmi, czy jak. Ktoś bo... Jeszcze, jeszcze mhm. sekundka, bo okay. Michał pisze, że ta strona chyba nie działa tak jak powinna. Faktycznie ona gdzieś tam nie działa tak jak powinna. Tak jak mówię, no nie współpracujemy już z, z tym klientem. Więc nie mamy na to wpływu, ale coś tam też wczoraj widziałem, że albo coś zamula ta stronka, ale to chyba jakieś tam chwilowe pewnie problemy. Tak czy siak, jakby spokojnie sobie to obczajcie po, po webinarze. Tak, tam na początku jest logo i dopiero później po kliknięciu pojawia się cała strona. To tak dla ułatwienia. Ok, Czy jeśli ktoś, jakiś klient, dostaje od innej agencji SEO maila, która podaje. I jakieś błędy na tej stronie czy sklepie, to czy ten klient powinien się martwić i czy warto wtedy zmienić agencję, czy, czy zostać przy obecnej? No pojawiają się czasami takie maile: że Zobacz, tutaj na Twojej stronie jest coś nie tak, możemy to naprawić, wykup u nas usługę. Hmm. Myślę, że po prostu na pewno bym porozmawiał z aktualnym opiekunem i bym mu przesłał to. Poprosiłbym o wytłumaczenie. Mhm. Nam też się to czasami zdarza, nie ukrywam, że jakaś agencja inna pisze i wymienia jakiś błąd. Po pierwsze, mogę powiedzieć tak: żadna agencja nie jest w stanie zoptymalizować waszej strony tak, żeby nie było żadnego błędu. No, nie ma takiej opcji. Nie widziałem nigdy strony internetowej, w której nie znalazłbym jakiegoś, czegoś, co warte by było poprawy, co można by było zrobić lepiej. Więc tutaj muszę wejść w obronę agencji, wszystkich agencji, którym próbuje się jakby w ten sposób podbierać klientów, a najlepszą, w mojej opinii tutaj, najlepszym rozwiązaniem jest najzwyczajniej w świecie przesłanie tego, tego raportu, czy też tego, tego maila do Aktualnego opiekuna do aktualnej agencji, z, z normalnie w świecie porozmawianie z tą osobą i poproszenie o wytłumaczenie. I zapewne albo ktoś wytłumaczy, albo i nie. No i wtedy bym dopiero się zastanawiał, jeżeli ktoś nie byłby by mi w stanie wytłumaczyć, i zależy też, jakie to są elementy. Tak? Jeżeli to są bardzo podstawowe elementy, no to ewentualnie prosiłbym o poprawę, tak? ale na pewno bym nie robił tak, że nagle rezygnuję z agencji, tylko raczej tu chodzi o to, żeby w dobrej atmosferze współpracować z agencją i mieć dobry kontakt, więc im lepszy kontakt, tym lepsze efekty też. My mamy takie spostrzeżenia, więc no niekoniecznie bym od razu rezygnował. Okej, okay, jasne. No i takie pytanie chyba za sto punktów. Ile czasu, jaki czas jest potrzebny do tego, żeby zaobserwować jakieś wyniki, czyli od którego momentu tak naprawdę warto już wymagać tych wyników od agencji SEO. Wiem, że to jest bardzo takie indywidualne pytanie dla każdej strony internetowej, ale tak jakbyś mógł ze swojego doświadczenia określić mniej więcej ten czas? Jasne, no to mogę powiedzieć tak. Po kilku miesiącach, po pierwsze, ważne jest to, żeby z agencją SEO porozmawiać sobie na temat strategii. Podczas rozmawiania o strategii oraz podczas audytu powinny wyjść pewne błędy, problemy itd. I wtedy dopiero tak naprawdę agencja jest w stanie mniej więcej określić, że przy normalnym jakby trybie pracy, współpracy, powinno być na przykład po Trzech miesiącach od momentu wdrożenia zmian powinny być widoczne pierwsze efekty, może to być miesiąc szybciej, może to być miesiąc później, ale standardowo mniej więcej tak to wygląda. Czyli nieważne jest, kiedy zaczynamy współpracę, tylko kiedy są wdrożone te zmiany, o których jest mowa na przykład we wskazówkach optymalizacyjnych, czyli bardzo ważne jest to, żeby jak najszybciej zrobić te wskazówki i jak najszybciej wdrożyć te pierwsze zmiany. I wtedy tak naprawdę od tego momentu trzeba liczyć ten czas. I mi się wydaje, że po wdrożeniu wskazówek, już po miesiącu, dwóch, trzech, powinny być pierwsze efekty widoczne. I to nie będzie top 1 ani top 10, często, ale będzie tak, że fraza, której nie było w ogóle w Google, nagle wskoczy do top 50. Tak? I będzie już widać ten pierwszy efekt. I wtedy będzie można jeszcze raz zaudytować na przykład daną podstronę i wbić ją do top 20 czy tam do top 10 nawet. Więc kilka, dwa, trzy miesiące od momentu wdrożenia tych zmian powinny być pierwsze efekty, a ja wam powiem jeszcze z mojego doświadczenia, z, jak pozycjonowałem, i tam się mocno przykładaliśmy, pozycjonowaliśmy nasze sklepy internetowe, bo opieraliśmy głównie sprzedaż o SEO. No to po roku czasu byliśmy w top 10 na wszystkie frazy, na których nam zależało. Po roku czasu. Tak, pamiętam, że mówiłeś o tym na, na tym poprzednim webinarze. Ten webinar gdzieś Wam tutaj podlinkowałam, ale w czego znajdziecie go na naszym YouTubie. Marcin tutaj mówił o kategoriach ukrytych w kontekście w sumie sklepów internetowych, ale myślę, że, że na Waszych stronach, takich niesklepach też Wam to się może przydać. Okej, okay, to lecimy dalej. Taki mit jest, że pogrubienia fraz kluczowych w tekście, na stronie internetowej coś tam nam daje, czy to prawda, czy nie, czy to ma znaczenie dla pozycjonowania? No, znalazłbym 100 innych elementów, dużo ważniejszych niż pogrubienie tekstu, bym po prostu to robił w sposób naturalny, jak ja to zawsze mówię. Nie skupiałbym się aż tak bardzo na takich mocnych szczegółach, bo to na pewno to, czy jeżeli na przykład serwis nie jest widoczny w ogóle w to 100. Na daną frazę i, i myślimy, że pogrubimy tekst i on się wbije do top 10, no to jest nieprawda. Więc taka optymalizacja to nie jest optymalizacja, raczej wolałbym skupić się na czymś bardziej istotnym. Niemniej jednak warto pogrubić frazę w tekście. Jeżeli miałbym tak odpowiedzieć, no to warto okay. pogrubić tą frazę w, w tekście, warto jej używać praktycznie wszędzie. Od URL-a, czyli od samej góry po stopkę, tak. Okej. Okay. Dobrze. Pojawiły się też takie pytania, jak pozyskać pierwszą pracę w agencji SEO. Czy to staż, czy jakieś strony z ogłoszeniami? Tutaj ktoś zadał pytanie, że szkoli się na jednej z platform do nauki SEO oraz copywritingu. Co byś polecał takiej osobie? Wiecie co, ja nie przechodziłem takiej ścieżki, tak się mówiąc ale Aha. mogę Wam powiedzieć że tak. Na pewno bym przeczytał taki właśnie kurs jak SEO samodzielnie, ze zrozumieniem, czyli x artykułów. To naprawdę mogę Wam bardzo mocno polecić, bo nawet jak ktoś przychodzi do nas do pracy, nowy, to musi obowiązkowo to przeczytać. I jak ktoś przychodzi też do nas na, na rozmowę kwalifikacyjną, to pierwsze, co dostaje, to dostaje quiz, który jest u nas na stronie. Więc polecam zrobić quiz bezbłędnie. Wtedy macie jakby wiedzę takiego, teoretyczną wiedzę Junior SEO. Myślę, że kursy nie wiem, typu Papa SEO i tak dalej też, wszystkie kursy w sumie są dobre, lepsze niż, niż ich brak, ale praktyki nic wam nie zastąpi, więc sugerowałbym stworzenie dwóch stron, albo jednej strony chociażby, może być ona nawet, nawet na WordPressie, wyznaczenie sobie celu, może to być na przykład jakiś charytatywny cel albo nie wiem jakieś zagrożone gatunki czy coś takiego żeby przy okazji zrobić coś pozytywnego coś dobrego i spróbować tą stronę wypozycjonować czyli po prostu czytać sobie na przykład takie kursy o samodzielni i wdrażać to o czym tam jest napisane i wtedy zobaczycie sami po kilku miesiącach, jak to wygląda. A praktykę, praktykę bardzo trudno zastąpić. Bo kolejna rzecz to jest komunikacja. Komunikacja jest niezwykle ważna w nowoczesnej agencji SEO. Tak jak już dużo dzisiaj poruszyliśmy tutaj na temat bezpośredniego kontaktu ze specjalistą, specjalista musi być komunikatywny. Już się skończyły czasy, kiedy specjalista siedzi sobie za kąpem, gdzieś tam się ukrywa i nie jest w ogóle widoczny. Nie, no dzisiaj, tak jak widzicie, ja sam występuję na webinarze, też się trochę stresu, stresowałem i tak dalej, ale no specjalista musi być do tego powoli, musi się do tego powoli przyzwyczajać. Jeszcze mogę Wam powiedzieć, że ja zaczynałem ogólnie od praktyki, darmowej praktyki, później zostałem. W agencji SEO jako programista, jednej z większych agencji SEO. Tam poznałem też Dawida, a dzisiaj mamy swoją agencję i robimy ją całkiem inaczej niż, no. niż, niż poprzedniej, niż tam, gdzie się poznaliśmy. Więc sugeruję praktykę i teorię. Teoria, kursy o samodzielni, Papa SEO i tak dalej. Natomiast praktyka, zrobić po prostu stronkę na WordPressie, postawić ją i próbować ją wypozycjonować właśnie, jak mówisz o WordPressie, czy optymalizacja jest możliwa na stronach tworzonych przez Elementora? Czy jak się odniósł SEO versus strona robiona na, w Elementorze? Szczerze mówiąc, to ja nie miałem z tym za dużo styczności, więc nie mogę się tutaj, nie mogę Wam powiedzieć za dużo na ten temat, bo tutaj, akurat od WordPressa, jeżeli przychodzi jakiś klient i jest na WordPressie, to on trafia do. Zbyszka, bodajże, bo mamy takie mocne podziały u nas. Ja jestem bardziej od Shopify, kiedyś Shoplo, czyli bardziej od platform sklepowych i tak dalej, od automatyzacji. Ja też się nie zajmuję na co dzień już teraz klientami, tylko raczej strategią, procesami i tak dalej. Więc tutaj nie mogę Wam odpowiedzieć. Korzystałem z Elementora, mieliśmy klientów na Elementorze, ale szczerze mówiąc to ja tam jakoś za... nie polubiliśmy się, że tak powiem. Okej, okay. okay. dobrze. Ktoś tutaj na czacie spytał, że przenosi część wpisów z jednego bloga na innego, bo o tym mówiłeś. I czy on dobrze to rozumie, że najpierw usuwa artykuły ze źródła, dodaje 301, i po jakim czasie, właśnie po jakimś czasie, po jakim, dodaje to na nowego bloga? I czy to wystarczy, czy nie będzie problemu wiesz, z publikacją kontentu? Znaczy, powinno to być przeniesione przed uruchomieniem nowej strony, czyli de facto hmm. wszystko powinno być przygotowane przed uruchomieniem nowej strony. Okay. Czyli wszystkie artykuły powinny zostać przeniesione już. Przykładowo, jest sobie strona na domena.pl. Ja chcę zrobić nową stronę, więc robię ją sobie na jakiejś innej. Typu XYZ albo nowa.domena.pl, czyli robię na czymś, co nie jest do końca widoczne jeszcze, tak? I jeżeli jestem gotowy, mam przeniesione wszystkie artykuły, mam przygotowane wszystkie 300 jedynki, wtedy wchodzę w ustawienia domeny, czy tam na serwer, tak? I zmieniam ustawienia, czyli uruchamiam nową wersję strony do starej jednocześnie dalej gdzieś tam sobie pewnie zachowuje dostęp czy tam dalej trzymam kopię tego tej starej strony. Więc wszystko powinno być tak naprawdę zrobione przygotowane dużo dużo prędzej i należy się mhm. upewnić jakby, czy te 300 jedynki są zrobione jeden do jednego czy to działa i tak dalej. Nie? OK, a co w takim razie z używaniem na różnych stronach tych samych danych kontaktowych, nazwy firmy czy tego samego maila? Czy Google powiąże po prostu te strony ze sobą i czy to nie zaszkodzi w pozycjonowaniu tej jednej, załóżmy? Czy trzeba po prostu budować te strony na różnych serwerach? Czy domena musi być wykupiona na przykład w różnych firmach? I czy to jest kwestia, kwestia właśnie takich danych i powiązań? Okej, okay. no to tak. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że wszystkie sklepy Shopify są na przykład na jednym adresie IP? No właśnie. Większość sklepów shopera na przykład jest na kilku, kilkunastu, czy tam kilkudziesięciu, bo tam mają też dedykowane na adresach IP. No to teraz wszystko się dzieje w chmurze. Teraz myślę, że nie, zwraca, nie zawracałbym sobie tym głowy, chyba, że robicie zaplecie. Bo to jest inna sprawa. W zapleczu mhm. trzeba uważać. Trzeba to robić całkiem inaczej niż normalną stronę internetową. I wtedy trzeba uważać, właśnie na powiązania. Dlatego, na przykład, jak ktoś robi zaplecze i zakłada je na darmowych hostingach, używając tego nie. samego adresu e-mail i jest to jeszcze Gmail, no to nie wróżę za dobrze. Okay. Niemniej jednak, tutaj. No tak, no wszystko już w sumie powiedziałem. Jasne, ok. No to teraz kwestia ceny. Jaki jest minimalny taki próg wejścia klienta do agencji SEO dla sklepu internetowego? Czyli innymi słowy mamy sklep, nie masz co przychodzić z budżetem mniejszym niż. No to pewnie też zależy od produktów, od tego na czym jest ten sklep, ale tak jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej jak to wygląda z waszej perspektywy. Ok, no to tak. Mogę powiedzieć, że z naszej perspektywy cennik na chwilę obecną, bo on cały czas idzie gdzieś tam do góry, na chwilę obecną progiem wejścia to jest jakieś 1400 zł netto miesięcznie i tam też są uwzględnione już trochę treści. Mało, ale jest. I tak naprawdę każdy kolejny pakiet czy zwiększenie płatności Skutkuje zwiększeniem nakładów pracy u nas. Czyli mamy taką jakby bazową płatność. Załóżmy, że to jest tam tysiąc coś złotych i i, i i później po prostu tworzymy więcej treści, tworzymy więcej linków. Hmm. Dlatego mamy aż 15 copywriterów, możliwe nawet, że więcej, tylko że to Zbyszek się nimi zajmuje, więc nie mogę teraz powiedzieć dokładnie. Tak czy siak, jakby. My, my, my mamy też taką, taki plus, że możemy sobie pozwolić na jakby niski próg wejścia i oferować też małym klientom nasze usługi, bo my jesteśmy bardzo mocno zautomatyzowani i my się skalujemy głównie automatyzacją. Więc myślę, że to właśnie wpływa na też niższe koszty dla klienta. I też dużo wyższą jakość. Myślę, że w innych agencjach jest, są takie i takie agencje. Przeważnie jest to 2-3 tysiące, takim, takie minimum. Ale co tam jest i tak dalej, to nie wiem. Nie pytajcie się mnie tak dokładnie, bo nie śledzę oferty. Innych agencji, bo nie jestem jakby w sprzedaży, to więcej by tutaj mógł mój wspólnik Dawid powiedzieć. Bo prędzej on gdzieś tam zagląda niż ja. Aczkolwiek my idziemy tak naprawdę swoim tokiem, my nie patrzymy na, na innych i u nas progiem wejścia jest te powiedzmy 1300-400-500 zł. Zawarte jest tam już sporo treści, dużo, dużo, dużo tam robimy, dużo dajemy tym klientom. I możecie to sobie porównać z jakimiś innymi agencjami, jak będziecie brali jakieś cenniki. Okej, okay. dobra, dzięki. Tomasz pyta, czy pozycjonowanie w Google polskim, a w Google hiszpańskim, czy na przykład strona hiszpańskojęzyczna, w jaki sposób się różni? Czy w tej sytuacji korzystać z agencji w Polsce, czy właśnie znaleźć agencję SEO dedykowaną dla tego rynku, czyli w tym wypadku w Hiszpanii? E... Tutaj muszę trochę zawieść bo na chwilę obecną nie mamy doświadczenia na pewno na rynku hiszpańskim chociaż lubię Hiszpanię i często tam jeżdżę na wakacje ale nie mamy tam doświadczenia więc nie mogę się odnieść do tego rynku. W ogóle za granicą mamy małe doświadczenie. Właśnie się do tego przygotowujemy i w następnym roku najpóźniej chcemy wyjść bardzo mocno za granicę. Nawet się, no, mocno się szkolimy. Nie mamy takiego dużego doświadczenia, na pewno jednak wiem, bo mieliśmy paru klientów z zagranicy, że wszystkie te strategie działają też na, na rynkach zagranicznych, czyli właśnie widoczność, czyli rozbudowa serwisu. No Google mówi wprost: dbaj o swój serwis, a nie wszystko, co jest dookoła. Więc jeżeli będziesz rozbudowywał swój serwis, jeżeli będziesz o niego dbał, jeżeli będziesz zwiększał jego widoczność i. i Treści na nim będą bardzo jakościowe, no to nie masz się co martwić o pozycjonowanie, tak naprawdę. Jeżeli chciałbyś skorzystać z usług jakiejś agencji, no to tutaj musiałbyś zweryfikować te pytania, które ja wypisałem czy też poruszałem na tym webinarze i je dostosować pod rynek hiszpański. Przykładowo, czy agencja kupuje linki? Jak tak, no to skąd? Jeżeli robi swoje zaplecze, to czy ma hiszpańskie zaplecze tak, w języku hiszpańskim? Bo linkowanie z Polski to może być tak jak dla nas linkowanie z Chin albo z Rosji, tak? albo z jakiegoś innego państwa. Także no, linkowanie powinno być raczej z tego samego państwa. Ale optymalizacja, zasady optymalizacji to co na przykład przeczytasz w SEO samodzielnych no to w zupełności, jakby ci też. Wystarczy do tego, żeby zoptymalizować swój serwis. I jeżeli znasz język hiszpański, no to wystarczy to po prostu przełożyć na język hiszpański. Strategie też działają tak samo, więc w sumie um, dobra, ogarnięta agencja SEO, która ma zaplecze hiszpańskie czy kupuje linki hiszpańskie, um, jak najbardziej sobie poradzi. Okej, okay. i ostatnie pytanie. Jaki jest proces współpracy pomiędzy agencją SEO a agencją marketingową klienta? Bo, tak jak mówiłeś, skupiacie się wyłącznie na SEO, w tym się specjalizujecie, no ale dany klient na przykład ma współpracę z agencją marketingową, czyli na przykład ma tam wykupione Google Adsy albo Facebook Adsy. I co, co w takim wypadku, jak się komunikujecie i, i jak tutaj rozwiązujecie jakieś ewentualne wyzwania? Tak, nie ukrywam, że czasami to jest problem, w szczególności kiedy agencja marketingowa chce zwiększyć budżet na AdWordsy, mhm. bo wtedy tak naprawdę zabiera ruch organiczny. Tak. No i wtedy zdarzyło nam się dwa razy już, że dostaliśmy raport od klienta, że ruch organiczny mu spadł w przeciągu mhm. ostatniego miesiąca. No i my byliśmy zdziwieni, bo ogólnie bardzo mocno poszedł do góry w wykresie widoczności i tak dalej. Nic nie wskazywało na to, że ruch organiczny mógłby mu z jakiejś przyczyny spaść o te 10%. No ale jak się okazało podwoił czy nawet potroił wydatki na AdWordsy. No i tak naprawdę tam, gdzie był wypozycjonowany bardzo dobrze, no to reklamy AdWords zjadały mu niepotrzebnie trochę budżet. Aczkolwiek w takich przypadkach Najlepiej jest zorganizować spotkanie typu klient i partnerzy, typu właśnie my, powiedzmy specjalista od Google Ads i klient, i ustalić po prostu wspólną strategię. I w tych obu przypadkach nam takie spotkanie bardzo pomogło i wręcz jakby fajna atmosfera się nawiązała między, między, między naszymi agencjami, i nawet wyszło to bardzo na plus. Wiecie, bo też jest taka sytuacja, że w przypadku, akurat tu poruszyłaś Ada Adwordsy, no to tam też wchodzi w grę automatyzacja i czasami agencja marketingowa nie wie, że Google zaczął wyświetlać jakieś tam inteligentne reklamy, inteligent, w sposób inteligentny reklamy na frazy, które są na przykład i tak bardzo mocno wypozycjonowane. Więc to też nie jest tak, że my kogoś obwiniamy albo ktoś nas. Nie? Wystarczy po prostu spotkanie, dobra, ym, konkretna rozmowa, przygotowanie się do rozmowy, kilka statystyk i wszystko wychodzi. Okej. Okay. Tutaj Basia jeszcze ukosza tam ostatnie chyba pytanie. Dlaczego Google Ads wpływa negatywnie na pozycjonowanie organiczne? Ym... Okay, to jeszcze ktoś, co można zrobić, aby strona firmowa na Facebooku została zindeksowana szybciej w Google? <laughs> jeszcze odpowiem na to, tak, dlaczego to, Google, to, to Google to, to accept, wpływa no? negatywnie. No nie wpływa negatywnie, nie wpływa negatywnie, neutralne jest, z tym, że jeżeli Przykładowo, jeżeli jesteśmy wypozycjonowani na frazę, na przykład buty piłkarskie na pierwszym, na pierwszym miejscu i oprócz tego wyżej nam się wyświetla reklama, no to nic dziwnego, że może być taka sytuacja, że będzie ta reklama klikalna częściej, znaczy dużo, dużo, dużo częściej, niż gdyby jej nie było, tak? Albo by była gdzieś tam na dole. Więc wtedy po prostu jest, czasami jest taka sytuacja, że jest mniej w, z tej frazy wejść z organika. Ale to też nie jest zasada, tak? To rzadko się takie coś w sumie zdarzało u nas. Okej. Okay. Dzięki. To co, jesteśmy już po czasie. Ja wiem, że tych pytań będzie jeszcze więcej i jeszcze więcej. Także zostawię tutaj link właśnie do twojego i do mojego profilu na LinkedInie Marcin, żeby, żebyście mogli sobie nas dodać, możecie z nami porozmawiać. I ja myślę, że tutaj tych pytań i tak jest jeszcze wiele. Ja ci Marcin nie przekażę. Być może to jest dobry dobry motyw na, na jakiś inny content czy, czy, czy materiał wideo, czy wpis na bloga? Ja Tobie bardzo dziękuję, bo rozwiałeś wiele mitów. Myślę, że o pracy agencji SEO i w ogóle o całym pozycjonowaniu myślę, że ten webinar mógłby trwać jeszcze z godzinę albo dwie i byśmy jeszcze nie skończyli bo tych pytań jest sporo no mam nadzieję, że ta wiedza wam się przydała, no jestem wręcz pewna, że, że wam się przyda, super, że z nami byliście, jak tutaj was wyrzuci z webinaru, bo zaraz go zakończę, napiszcie proszę o, o czym byście chcieli jeszcze posłuchać na naszych webinarach, czy to o SEO, czy o czymś innym, chętnie poczytamy wasze propozycje no to co, wielkie dzięki, webinar jest nagrywany, więc będzie na YouTubie, nie przejmujcie się, udostępnię też w mailu tę prezentację, więc będziecie mieli do niej dostęp za około tydzień, więc trzymajcie się, dzięki, cześć. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia, hej.